Amadeusz Ferrari Roślik. Amadeusz, rewanż z Polakiem. Ty już mówisz, że zaraz się zaatakuje, więc przestawiłem cię w tą stronę. Witaj w ogóle. Cześć, witam wszystkich. Ten rewanż podobno tobie bardziej zależało na tym rewanżu, żeby nie było żadnych wątpliwości, żeby gdzieś tutaj pomiędzy wami coś pozałatwiać. Nie no, no na pewno mi bardziej zależało, wiesz. To już oprócz tego, że po części się czuję trochę pokrzywdzony werdyktem, to tak naprawdę my mieliśmy konflikt, wiesz, który, no popizgaliśmy się, zdecydowali jacyś obcy ludzie o tym, kto wygrał, wiesz, obcy dla mnie, sędziowie, czy mieli rację, czy nie mieli racji, to już nie chodzi o to, tylko że no, to się nie wyjaśniło, nie, wiesz, na backstage'u mieliśmy drugą rundę, można tak powiedzieć. No więc, tak, więc, pamiętam więc to trwa dalej, trzeba wyłonić, który z nas jest lepszy, więc mamy większą wagę, dłuższy okres czasu i teraz na pewno nie będzie jakichś tam zgrzytów co do werdyktu. Trochę was nie było w Fame MMA, w międzyczasie odbywały się różne gale. Jak oceniasz w ogóle teraz konferencję tą tutaj w stosunku do tego, co działo się wcześniej, co było wcześniej pomiędzy tymi też konferencjami, na których też was czasami nie było, tak? No ci powiem, że profesjonalizm jak zawsze, nie? Dzisiaj było i tak mega spokojnie, jak na mnie i na Polaka, nie? Więc aż dziwne, nie wiem, może przedojrzaliśmy. Nie, no ale też ile można się obrzucać z czymś gównem? Chcemy sobie dać po mordzie, a nie tam już mówić, że ty jesteś taki, a ty jesteś straki, wiesz. Trzeba to zakończyć i tyle, no. Ambicje ambicją, a jak wyglądały przygotowania, żeby tą ambicję zrealizować? Bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze. Tu chodzi o to, że tamten człowiek, którym byłem, to zupełnie ktoś inny, wiesz. W rok czasu zmieniło się mega w moim życiu. Zresztą, jak ja miałem doświadczenie wtedy 3 miesiące trenowania, a teraz miałem rok trenowania, to w rok, jak jeśli byłem, powiedzmy, na tym poziomie, to dużo poszło w górę. Jestem, nie potrafiłem za dużo wtedy. Jestem na zupełnie innym poziomie niż byłem wtedy. Nie mówię, że jestem jakimś zawodowcem, bo nie jestem. Może jeśli będę wyszedł to dalej, to nim zostanę, bo mega się zajerałem. Nawet chciałem na Almie się popizgać po prostu. No i tyle, bo chciałem sprawdzić właśnie to, czego się nauczyłem w końcu na kimś w ringu, nie? Nie tylko poza. No i tyle. No i co, jesteśmy na innych levelach. On pewnie się przygotowuje najlepiej jak potrafi, bo w innym wypadku wiadomo, że była demolka. I ja to samo. No i tyle, i się pozabijamy, mamy 9 minut. No tak, ale muszę przyznać, że Adriana widuje na treningach. Nie widziałem, jak ty trenujesz, a jestem ciekaw, kto cię przygotowuje do walki teraz? MMA Czerni Słupsk, Lech Szcześniak. Super trener. Tak szczerze, miałem przyjemność trenować w innych klubach. Nie mówię, czy jest lepiej, czy jest gorzej, ale ten człowiek to jest cudotwórca. Przede wszystkim jak wpłynął na mnie mentalnie z takiego gościa, który właśnie daleko mu było na trening po drodze, to jednak sprawił, że zjawiam się regularnie, trenuję. Daje z siebie więcej niż kiedykolwiek. A poza treningami co w tej chwili robisz? Co się w twoim życiu dzieje? Dzidziuś mi się urodził, córeczka mi się urodziła. No to zmienia troszkę. Jest dla kogo walczyć, zarabiam, czy raczej wstrzymuje zarabiam przed walkami? Nie, jest. Właśnie to też troszeczkę było tą trochę moją metamorfozą i to nie mentalną, tylko właśnie taką, że wziąłem się w garść i zacząłem... Musiałem stać się mężczyzną, no co mam ci powiedzieć. No właśnie, to dużo zmienia, szczególnie dzisiaj z Kalty walk, coś ci przypadło do gustu? Czekasz na któryś pojedynek oprócz twojego? Na praktycznie wszystkie, no może z dwie jakieś, mnie nic nie obchodzą, a tak szczerze. Uważam, że to będzie pod względem sportowym najlepsza gala, jaka była do tej pory. Każde zestawienie gwarantuje ogromne emocje i gwarantuje, co jest najpiękniejsze chyba w tym sporcie, tą całą brutalność, że tam oni będą się naprawdę ciężko prać. Jak na friki, to oni się tam wszyscy będą zabijać. To co, życzę wam powodzenia, żeby to był naprawdę tak samo pamiętny pojedynek jak wcześniejszy, dyskutowany, żeby nie było już wątpliwości, niech wygra lepszy, a może spotkacie się i trzeci raz, bo były i trylogie, różnie bywało. Ja z góry się zgadzam, nie ma problemu. Dobra, dziękuję bardzo.